Dzień dobry. Spróbujemy porozmawiać sobie dzisiaj o mediacjach rówieśniczych, oświatowych, właściwie szeroko pojętych mediacjach, które kręcą się wokół szkoły. Ja jako stary belfer z 45-letnim stażem spróbuję zacząć, ponieważ w swoim życiu pracowałem w szkole podstawowej i w szkole średniej, ale w placówkach resocjalizacyjnych również, czy też na uczelniach wyższych. Szkoła ma to do siebie, że jest to tygiel konfliktów. Nie ma takiej drugiej instytucji, gdzie by nie było tak wiele możliwości do konfliktów. Po pierwsze, w każdej szkole spotykamy się z konfliktem pokoleń. Szkoła podstawowa to właściwie trzy poziomy, bo to są uczniowie pierwszej klasy najmłodsi, dzisiaj już uczniowie klasy ósmej, czyli właśnie młodzież, nie dzieci, to już jest młodzież. Tam pracują nauczyciele prosto po studiach, kontraktowi, stażyści, ale tam pracują starzy wyjadacze, nauczyciele dyplomowani przed emeryturą, w wieku moim i nawet starszym, więc ja mam i wnuczki, prawda, w szkole, więc już trzy mamy pokolenia. Trochę to inaczej wygląda, bo dziecko z pierwszej klasy podstawowej i ósmej klasy to już jest różnica bardzo duża emocjonalna dojrzałości całej. Prócz tego nauczyciel, który niezbyt dużo już w tym rozwoju jest starszy, ten najmłodszy nauczyciel od najstarszego ucznia, ale z drugiej strony ten najmłodszy nauczyciel i nauczyciel najstarszy to jest znowu pokolenie. Więc co pokolenie, to ten konflikt pokoleń ma to do siebie, że zawsze uważamy, że my jesteśmy mądrzejsi, młodsi, wspaniali, cudowni, a ci, którzy już mają wiek starszy, siwy włos, to są te wapniaki, to są właśnie ludzie, którzy już nie rozumieją młodych i na tym tle rzeczywiście sporo konfliktów. Nawet język w szkole dzisiejszy przez ucznia wypowiadane pewnego rodzaju zwroty, slogany są nie do zrozumienia po prostu dla nauczyciela, który jest w wieku przedemerytalnym. To jest pierwsza rzecz, gdzie mamy niezawinione przez nikogo konflikty. One wynikają tylko i wyłącznie z tej różnicy wieku. Następna rzecz, no to jest temperament też. Można sobie powiedzieć, że nauczyciele starsi niezbyt dobrze reagują na rozbrykaną młodzież na korytarzach, gdzie rozgrywają się różne interpersonalne takie sytuacje, jakieś zażyłości są. Przecież to są mi pierwsze miłości w takiej szkole, ale również pierwsze konflikty, pierwsze zazdrości. Coś, co nie ma naprawdę z samą edukacją na razie nic wspólnego. A potem zaczynają się te konflikty już z edukacji. Pytanie, czy ocena była sprawiedliwa, czy nie. Wiadomo, że według ucznia ta niższa jest niesprawiedliwa, ta najwyższa jest sprawiedliwa. Nauczyciel inaczej ocenia ucznia, uczeń inaczej nauczyciela. I podstawowa rzecz, o której ja mówię. Jeżeli idziesz, dorosły człowieku, i chcesz być nauczycielem, wychowawcą, to musisz pamiętać o jednym. Nauczyciel stawia stopnie, uczeń ocenia. I to jest rzecz zupełnie odwrotna, ponieważ wielu nauczycielom wydaje się, że oni oceniają. Nie, oni są oceniani. Żeby zdobyć autorytet, żeby zdobyć zaufanie, trzeba się poddać ocenie ucznia i zasłużyć sobie na ten autorytet. A uczniowi stawiamy stopień za co? Za wiedzę, którą my mu przekazujemy, a on ją posiądzie lub nie. No to jak w tym oceniającym się świecie włożyć mediację, która co do zasady nie ocenia? No. Właśnie, ponieważ wszyscy się wzajemnie oceniają, z czego te konflikty wynikają, bo gdyby się nie oceniali, nie byłoby konfliktów. I tutaj jest rola i miejsce dla mediacji. W szkołach są mediatorzy rówieśniczy, czyli są to uczniowie, którzy są przeszkoleni,
uczniowie, którzy wiedzą, co to jest mediacja, uczniowie, którzy swoich rówieśników starają się mediować tak, żeby oni doszli do porozumienia w ich obecności. Równolatkowie łatwiej się dogadują, niż miałby to mediować nauczyciel, który byłby w wieku dziadka. Nauczyciel jest potrzebny, który jest mediatorem, sam musi być dobrze przeszkolonym mediatorem, musi rozumieć, znać te dzieci, ale druga strona, on jest tylko i wyłącznie po to, żeby w sytuacji bardzo trudnej dla tego mediatora rówieśnika go wesprzeć. Ale głównie on jest takim superwizorem, mentorem. Właściwie to zajmuje się prowadzeniem takiego szkolnego ośrodka mediacyjnego. No dobrze, ale jeżeli jest konflikt, który dotyczy nie wiem, jakiejś poważniejszej bójki między uczniami, coś zostało zniszczone, to wtedy taki też równolatek ich prowadzi, może taką mediację prowadzić? Wszystko zależy od tego, jak wygląda konflikt, jaka jest jego waga. Wiadomo, że nawet jeżeli uczniowie by się sami dogadali, doszli do porozumienia i się przeprosili, a mienie szkoły jest zniszczone, no to przepraszam, ktoś za to musi odpowiedzieć. Wówczas są zawiadamiani rodzice, którzy w końcu będą ponosili konsekwencje finansowe, jeżeli do takiej rzeczy dojdzie. No, ale też kwestia odpowiedzialności jest trochę inna. To co wtedy taką mediację prowadzi mediator rówieśniczy, ich kolega? Jeżeli, to w obecności na pewno już mediatora tego nauczyciela. Bo może się okazać, że rówieśniczy mediator jest już doświadczonym mediatorem, już nie pierwszy, drugi, trzeci rok może być w tej szkole mediatorem, ale musi mieć wsparcie wtedy tego nauczyciela, bo waga jest zupełnie inna. Jaka jest inna możliwość? Że kto wtedy taką mediację może poprowadzić, jeżeli nie ten mediator rówieśniczy? Mediator może być nawet zewnętrzny. Czyli to jest mediator, który w ogóle ze szkołą nie jest związany. Jest mediatorem, który jest na liście mediatorów w sprawach nieletnich sprawców czynów karalnych na przykład. On wtedy jest absolutnie bezstronny i neutralny. On przychodzi do tej szkoły, nie jest absolutnie związany z tą szkołą. Prowadzi tą mediację tak, żeby ona była naprawdę w warunkach takich prawie że laboratoryjnych prowadzona. Jeżeli ta wartość zniszczeń czy kwestia konfliktu jest bardzo wysoka, to bywa, że taką mediację prowadzi się w ośrodku mediacyjnym poza szkołą. Ale my tu mówimy o mediacjach szkolnych, więc o takich, które są w szkole. Więc kiedy nie są to takie potężne, gwałtowne konflikty, ale są to standardowe konflikty pomiędzy młodzieżą, pomiędzy młodszymi uczniami, starszymi uczniami, no ale również poza uczniami w szkole jeszcze jest cała kadra. No właśnie, co zrobić, kiedy jest konflikt między nauczycielami albo między nauczycielem a rodzicem? Czy to również można w szkole rozwiązać wtedy taką mediację? Już na pewno rówieśniczy mediator uczeń nie prowadzi takiej sprawy, tylko prowadzi... Jako dorosła poczułam się lepiej. Tylko prowadzi to mediator, który jest przeszkolony, nauczyciel. Może to być pedagog, psycholog, pracownik szkoły, ale jest kwalifikowanym mediatorem. No i oczywiście, jeżeli sprawa na przykład dotyczy dwóch nauczycieli z tej samej szkoły, to żeby to było bardzo dobrze przeprowadzone, żeby ta mediacja była naprawdę świetna, żeby mediator był bezstronny i neutralny, to zazwyczaj stosuje się taką technikę, że przychodzi mediator z innej szkoły, nauczyciel, który zna oświatę, zna ten tygiel, ale on jest z innej szkoły i prowadzi tą mediację, a potem w ramach rewanżu, jeżeli oby się nie stało, ale w tamtej szkole, jeżeli będzie konflikt, to mediator, nauczyciel z tej szkoły przychodzi. To są również przecież tak naprawdę konflikty pomiędzy pracownikami niepedagogicznymi. Przecież cała jest administracja, obsługa, ale również prócz szkolnych, bo to są akurat to, co dotyczy szkoły, samej szkoły.
to jest również rodzic, nauczyciel, prawda? To również czasami bywa rada pedagogiczna kontra dyrekcja, związki zawodowe, które są w szkole, również mają konflikty, ale to jest również taki troszkę rozszerzony konflikt, kiedy na przykład może mieć szkoła konflikt z Wydziałem Edukacji, ponieważ zadania czasami są sprzeczne. Standardowo wygląda tak, że Wydział Edukacji pilnuje pieniędzy, więc zależy najbardziej Wydziałowi Edukacji, żeby jak najmniejsze były wydatki. Z drugiej strony dyrektor szkoły dba o to, żeby miał jak najlepszą kadrę między nauczycielem dyplomowanym, a nauczycielem kontraktowym jest duża rozbieżność na razie. Więc Wydział Edukacji wolałby mieć więcej nauczycieli kontraktowych, dyrektor więcej nauczycieli dyplomowanych. No to już jest różnica w kwotach wypłaty. No dobrze, to są już te, rozumiem, takie bardzo poważne mediacje. Tak, to są już. Ale to co się dzieje w szkole, czyli konflikty między uczniami, które prowadzi mediator rówieśniczy, konflikty też między uczniami, ale już prowadzi w poważniejszych sprawach, czyli prowadzi dorosły mediator, czyli tak. Mediacje w konfliktach rówieśniczych i mediacje szkolne, czyli te między, jeżeli jest konflikt nauczycielami, tak. Wszystkimi pracownikami dydaktycznymi czy niedydaktycznymi tak. Szkoły. Ale to równie dobrze, że dydaktyczny z niedydaktyczny, prawda? No tak. Częściej niż dydaktyczny z dydaktycznym. Oczywiście rodzice też. Rodzice czasami mają konflikty dotyczące swoich dzieci, ponieważ stają w obronie własnych dzieci i czasami też się zapędzają w tym za daleko, no bo każdy z rodziców twierdzi, że jego dziecko jest najcudowniejsze i na pewno ten drugi zaczął, ten drugi jest gorszy. I wtedy okazuje się taka dość ciekawa sytuacja, że powiedzmy tak, bójka dwóch się chłopców pobiło, jest mediacja i rodzice występują, którzy no, w obecności siedzą, bo dzieci się dogadują i największy problem jest, że dzieci się potrafią bardzo szybko dogadać, a rodzice nie. Więc trzeba więcej czasu poświęcić na to, żeby się rodzice dogadali. Tak zaciekle bronią własnych dzieci. A i słusznie, że bronią własnych dzieci. No dobrze, ale a jak można przekonać szkoły? Znaczy, jakie korzyści mają szkoły z mediacji? Czy mają jakieś? Może w ogóle nie mają korzyści z mediacji? Pierwsza rzecz. Jeżeli w szkole jest mediacja, szkoła zupełnie inaczej funkcjonuje, dlatego że jest wtedy widoczna rzecz, że się nie rozstrzyga, rozwiązuje konflikty. Nauczyciele, którzy no, z racji wykonywanego zawodu są od oceniania i zawsze mają to z tyłu głowy, że muszą ocenić. Jeżeli coś się dzieje, to zaczynają oceniać tych uczniów, którzy no, popadają w konflikt i trudno im być bezstronnymi, neutralnymi w tej sprawie. A jeżeli jest mediacja w szkole, to zaczyna kultura dogadywania się górować nad kulturą rozstrzygania przez ten tak zwany autorytet nadany nauczyciela, że już uczniowie sami się potrafią dogadać. Poza tym wśród uczniów jest taka tendencja, że czasami to bywa modne po prostu, że tam gdzieś się dogadają, ja też, ja nie będę gorszy. Czyli co, umieją rozwiązywać konflikty poprzez rozmowę? Jeszcze lepsza rzecz jest. Potrafią przyjść do domu i uczyć rodziców rozwiązywania konfliktu, żeby się nie kłócili, a jak się kłócą, to niech idą do mediatora do szkoły, to zobaczą, jak można się dogadać, nie kłócąc się. Z młodszych klas są bardzo dzieci szczere i natychmiast w trakcie nawet samych zajęć, szkolenia mówią, co jest w domu i co zrobić, żeby było lepiej. Więc. Czy to jest tak, że mediacja uczy osiągania swoich celów, mając drugą stronę za partnera, a nie za wroga? Z dzieciakami jest tak, że nawet jeżeli pokłócą się, to 3 minuty później już są kolegami. To jest zupełnie normalne wśród nich, bo mają różnice zdań, czasami gwałtowne to wszystko jest, ten wybuch. Czasami sobie naubliżają, czasami nawet są rękoczyny, ale
minut ileś później już nie pamiętają tego. Są już w nowym świecie. Tam to już dla nich nie istnieje. To my, dorośli, jesteśmy pamiętliwi. Oni nie. I to my niestety ich uczymy tej pamiętliwości. Oni woleliby, żebyśmy nauczyli ich niepamiętania, my niestety uczymy tej zapalczywości, tej pamiętliwości. Naprawdę młodzież, jeśli chodzi o konflikty, jest zdecydowanie bardziej szczera i otwarta w ich rozwiązywaniu. To prawdopodobnie to jest coś takiego naturalnego, że chcielibyśmy z wszystkimi dobrze żyć, tylko dajcie nam szansę. I mediacja stwarza taką szansę? No, mediacja nie tyle szansę, daje warunki całe. To mediacja pokazuje, że tak można. Mediator, jak prowadzi mediację, przecież ma pewne techniki, ma swój warsztat. Pracuje warsztatem, czyli ma różnego rodzaju możliwości pokazania tym stronom konfliktu, to niech będą to dwaj uczniowie, poprzez zadawanie różnych pytań. Pokazanie, jak druga strona wygląda w tym wszystkim, żeby uczeń mógł czasami wejść w skórę tej drugiej osoby. Prawda? Mówimy o tej jaźni, ale już mówmy raczej językiem ucznia, żeby zobaczyć, co ten drugi czuł, jak on się czuł, kiedy ty mu to zrobiłeś. To jak mogą uczniowie i nauczyciele zdobyć taki warsztat? Jak się wprowadza mediację do szkół? Bardzo prosto. Bardzo prosto, trochę chęci, chociaż my tu mówimy, że to nie jest ruch oddolny w szkole, zazwyczaj to niestety musi pójść od dyrekcji, czy tak naprawdę od Ministerstwa Edukacji, czy kuratoriów. Jeżeli w szkole dyrektor jest przychylny mediacji, to potrafi zaszczepić radę pedagogiczną. Czyli co? Najpierw powinna być przeszkolona rada pedagogiczna, tak? Na początek oczywiście, ale powinniśmy najpierw rozmawiać z dyrektorem, czy on to widzi, czy on widzi u siebie mediację. Jeżeli widzi u siebie, to już jest pierwszy sukces. Wtedy szkolimy radę pedagogiczną, żeby rada zobaczyła sens tego wszystkiego. Pokazujemy różne, bo takie szkolenie nie jest długie, jest to 4-godzinne szkolenie, ale jednakowoż pokazuje różne rzeczy, różne warianty rozwiązywania konfliktów. I jeżeli rada pedagogiczna uzna to, że można, no to mamy już właściwie sprzymierzeńców z tejże rady zazwyczaj są chętni, którzy chcieliby być tymi nauczycielami, mediatorami. Czyli następny stopień po radzie to wyszkolenie pewnych tych nauczycieli, którzy czują się. Mogli być mediatorami, tak? Czują to w sobie. No i oczywiście oni by wtedy byli tylko tymi mediatorami, a gdzie ci rówieśniczy. No właśnie. Czyli co dalszy stopień to uczniów. To edukatorzy mediatorów tak rówieśniczych. Czyli musimy z tych nauczycieli, którzy już są mediatorami, wyszkoleni, jeszcze stopień wyżej, żeby oni byli edukatorami uczniów, których trzeba wyedukować na mediatorów rówieśniczych. Czyli to jest ten ostatni stopień wprowadzenia mediacji do szkół, czyli kształcenie mediatorów rówieśniczych. I wtedy przez mamy tych nauczycieli szkolnych, ewentualnie przy wsparciu czy zewnętrznych szkoleniowców, tak, różnego rodzaju. No i oczywiście taki ten nauczyciel, który ma swoją grupkę tych mediatorów, zazwyczaj tak jest już w szkołach, że jeżeli to się zawiązują, to ci mediatorzy mają spotkania ze swoim guru, nazwijmy go, omawiają różne sprawy, doskonalą się w technikach, bo mediacje ciągle się zdarzają, opowiadają o tych swoich mediacjach, mówią, co by teraz lepiej zrobili, dzielą się swoimi doświadczeniami i już to zaczyna funkcjonować w szkole. Poza tym, jeżeli to zafunkcjonuje, to jest ciągłość tego. Trzeba pamiętać o ciągłości. Ci uczniowie najstarsi po prostu opuszczą szkołę. W związku z tym trzeba tak naprawdę co roku robić nabór. To nieduży jest nabór, 2-3. Czy tam można nabór większy zrobić? No wiadomo, że niektórzy uczniowie się wykruszają, bo siły na zamiary nie przeliczyli, okazuje się, że bardzo to przeżywają i tak naprawdę nie mogą być bezstronnie neutralni w tym wszystkim. Więc z takiej grupki
zgłoszonej rzadko zostaje te 100%. Ktoś po drodze wypada. Więc cały czas trzeba uzupełniać. A ci odchodzący mają szansę w szkołach na wyższym poziomie te mediacje wprowadzać i prowadzić. I w ten sposób wszyscy uczymy się, jak ze sobą rozmawiać, jak rozwiązywać te konflikty właśnie we współpracy, a nie w negacji drugiej strony. I celem jest problem i partnerstwo, a nie zniszczenie przeciwnika. Czym skorupka za młodu? Dziękujemy. Dziękujemy. Thank you.